Noctiluca to startup, który opracowuje nowej generacji materiały emitujące OLED, związki chemiczne, które stanowią fundamentalną podstawę wyświetlaczy OLED stosowanych m.in. w telewizorach czy smartfonach. Dziś w programie moim i Państwa gościem będzie Pan Mateusz Nowak, dyrektor rozwoju biznesu w spółce. Witam Panie Mateuszu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na początku w ramach wprowadzenia bardzo bym prosił jeszcze o kilka słów o samej spółce, o samym startupie. Ja co prawda już dwa zdania można powiedzieć powiedziałem, ale prosiłbym nieco dokładniej opisać bieżącą działalność, czym się zajmujecie, jak ta działalność zmieniała się w ostatnich miesiącach. Dziękuję za możliwość opowiedzenia o spółce programu. I przechodząc do pytania, Noctiluca to spółka, która wynajduje i produkuje związki chemiczne wysokiej czystości, z angielska High Performance Materials. Ich podstawowe zastosowanie tych związków, na których się teraz skupiamy, to oczywiście panele OLED, technologia, którą bardzo dobrze wszyscy znamy z wszelakich urządzeń elektronicznych. W ostatnich miesiącach Noctiluca naprawdę milowe kroki poczyniła w przynajmniej trzech obszarach. Jednym jest naturalnie business development i pozyskiwanie nowych partnerów, przybliżanie się do rynku. Drugi obszar to finanse i tak naprawdę przyczyna, dla której się dzisiaj tej prawdopodobnie pojawiliśmy, a mianowicie to, że udało nam się zamknąć kolejną rundę finansowania. Oraz naturalnie poczyniliśmy pewne milowe kroki w samej technologii i jakby dojrzałości produktów, które tworzymy. Przepraszam. Oczywiście, jasne. Chciałem dopytać o samą technologię OLED, no bo od kiedy została wynaleziona, wprowadzona do właśnie tych urządzeń, o których wspomniałem we wstępie, no cały czas jest szeroko stosowana na całym świecie. Co takiego jest w tej technologii, co ją wyróżnia na tle innych, znanych wcześniej, stosowanych wcześniej, no i także co wyróżnia Wasze produkty? Tak jest. Zatem OLEDy, jak sam pan zauważył, powoli wypierają LEDy z rynku. Zastosowania OLEDów tak naprawdę dzisiaj, to gdzie one sukcesem funkcjonują, to przede wszystkim telefony komórkowe, smartfony i high-endowe i coraz niżej tak naprawdę penetruje ten rynek telewizorów również OLED. Ale zaczynały się, OLEDy wchodziły jako high-endowe rozwiązania i one się coraz bardziej upowszechniają. Warto zauważyć, że najwięksi producenci wyświetlaczy na całym świecie de facto przestali inwestować w technologię LED, a wszelkie nowe fabryki wyświetlaczy to już są fabryki OLEDowe. I to będzie pewien naturalny proces amortyzacji starych fabryk, które będą się powoli zamykać. OLED tak naprawdę jeszcze prawie w ogóle nie funkcjonuje w obszarze wyświetlaczy laptopów czy innych urządzeń o innych wymaganiach sprzętowych, że tak powiem, czy z typach zastosowań. Dla przykładu OLED w ogóle nie spenetrował jeszcze świata źródeł światła czy żarówki, powiedzmy, ponieważ jeszcze nie przebił się przez tą pewną granicę opłacalności ekonomicznej w tych zastosowaniach. Zatem przed OLEDem mamy jeszcze dekadę, dwie, trzy bardzo ciekawego rozwoju i Noctiluca odpowiada na wyzwania, które wraz z tym rozwojem się pojawiają na tym rynku, a mianowicie obecnie używane materiały w wyświetlaczach OLED mają masę wad, które no, siłą rzeczy kolejne generacje takie materiałów, takie generacje jak ta, którą my tworzymy, eliminują. Są to na przykład wysoka nieefektywność energetyczna,
czy taki problem, który mogą Państwo kojarzyć, jakim jest wypalenie loga stacji w rogu wyświetlacza, czy też najzwyczajniej w świecie użycie metali ciężkich, tak jak iryt czy platyna, które nie dość, że są trudne w utylizacji, to jeszcze są bardzo drogie. I Noctiluca tak naprawdę rozwiązuje wszystkie te problemy, w kolei wraz ze swoją nową generacją produktów. A co więcej, ta trzecia czy czwarta generacja emiterów, bo o tych związkach mówię, są częścią pewnej nowej rewolucji, która też ma miejsce w obszarze wyświetlacza, a mianowicie pozwala na tworzenie coraz bardziej giętkich i coraz bardziej transparentnych wyświetlaczy. Co więcej, wyświetlaczy, które potencjalnie mogą być drukowane, a nie tylko naparowywane czy tworzone w formie takiego procesu w próżni, który tworzy kolejne warstwy. Potencjalnie technologia Noctiluca może być wykorzystywana w drukarkach 3D czy każdej innej. Opowiadając o technologii OLED, używał Pan wielokrotnie słowa, że coś jeszcze nie zostało zrobione, jakaś bariera, już tak upraszczając, jeszcze nie została przeskoczona, ale to sugeruje, rozumiem, że cała technologia się rozwija i przyszłość przed nami i to wszystko, a przynajmniej większość z tych problemów, już wkrótce może zostać rozwiązana, co pozwoli na zastosowanie jeszcze w szerszej gamie produktów technologii OLED. No a jeżeli już mówimy o tym rozwoju, wydaje się, że wy również na rozwoju całej technologii chcecie skorzystać biznesowo. Ostatnio informowaliście o zwiększeniu, znacznym zwiększeniu mocy produkcyjnej w toruńskim laboratorium. Proszę opowiedzieć coś więcej o tym fakcie. Tak jest. Tworzenie związków chemicznych o tak nietypowych właściwościach wymaga bardzo skomplikowanego procesu produkcyjnego i to pięciokrotne na razie zwiększenie mocy produkcyjnych wynika z usprawnienia procesu, ze zmian też w samej strukturze związku, które wynajdujemy i optymalizujemy cały czas. Natomiast ta runda finansowa, którą właśnie zamykamy, czy zamknęliśmy, pozwoli nam na dokapitalizowanie się i dosprzętowienie, stworzenie takiej możliwości dla Noctiluca dojścia do mocy produkcyjnych na poziomie półprzemysłowym, czyli takiego momentu, kiedy Noctiluca w toruńskim laboratorium będzie w stanie tworzyć około 60 kg różnych związków. To rozróżnienie o różnych związkach jest o tyle istotne, że nie jest sztuką zoptymalizować proces produkcji jednego związku, ale stworzyć takie laboratorium, które będzie na tyle elastyczne, aby mogło jednocześnie rozwijać w dalszy sposób technologię i obsługiwać dwóch, trzech klientów jednocześnie. I teraz też ta liczba może nie wydawać się duża, 60 kg, ale proszę mi uwierzyć, że takie wielkości w zupełności wystarczą do obsługi każdego praktycznie klienta na świecie poza LG i Samsungiem, tak realnie. W ekranie wielkości 50 cali rozpiętości wykorzystujemy 2 mg takich związków, jak my wykorzystujemy. Więc proszę mi uwierzyć, te 60 kg to jest naprawdę potężna moc produkcyjna, która już zostaje powoli odnotowywana przez rynek. Bo dzięki takim komunikatom, które wysyłamy w świat, coraz więcej różnych podmiotów się do nas zwraca z pytaniem właśnie o nasze materiały, nasze możliwości produkcyjne. I tutaj naprawdę w kontekście takiego rozwoju biznesu możemy się pochwalić jako, jak Pan sam wspomniał na samym początku, bardzo młoda spółka na wczesnym etapie rozwoju, dość sporymi sukcesami, w tym podpisanie takiej umowy typu MTA, czyli Material Transfer Agreement,
z japońskim konglomeratem chemicznym. To jest o tyle ważne, że do tego poziomu nie dociera pewnie więcej niż, dociera mniej niż 90 parę procent spółek. To jest moment, kiedy pojawia się na tyle dużo zaufania i wiary w jakość naszych materiałów, że wchodzimy w rozmowy techniczne. To niewątpliwie milowy krok z punktu widzenia właśnie spojrzenia w przyszłość, ale też wydaje się, że bardzo dużym krokiem, nie wiem czy można powiedzieć milowym czy półmilowym, ale na pewno dużym, była zakończona kilka dni temu emisja, prywatna emisja akcji. Ile środków udało się z tej właśnie emisji pozyskać? Trzeba tutaj dodać, że ona została zakończona z nadsubskrypcją i na co te środki zamierzacie przeznaczać? Tak, zamknęliśmy rundę finansowania wielkości 3,5 miliona złotych. To była runda, którą specjalnie, relatywnie szeroko rozproszyliśmy, ponieważ 80 inwestorów obejmuje te akcje. Ten proces trwa w tej chwili tak naprawdę. To jest 60 nowych inwestorów i 20 takich, którzy już byli wcześniej na pokładzie Noctiluki i zdecydowali się zwiększyć swój udział w akcjonariacie. Kapitał ten zostanie w dużej mierze przekazany czy spożytkowany na wzrost tych mocy produkcyjnych, o których przed chwilą wspomniałem. I warto tutaj też właśnie jakby podkreślić to, że ta runda zamknęła się z nadsubskrypcją, pomimo tego, że praktycznie nigdzie nie komunikowaliśmy się na zewnątrz na jej temat. Ona na miesiąc przed jej formalnym ogłoszeniem została już zamknięta, bo zauważyliśmy, że mamy bardzo dużo zainteresowania i już dwukrotną nadsubskrypcję, a nie chcieliśmy doprowadzać do znaczących redukcji. I dlatego zatrzymaliśmy się na poziomie 80 inwestorów, gdzie teraz w Noctiluce mamy dość rozdrobniony, ale bardzo zmobilizowany akcjonariat, dzięki czemu kolejne nasze kroki, które są związane z wejściem na New Connect, są w pewien sposób też będą też w pewien sposób wspierane tym akcjonariatem, który świadomie i długoterminowo patrzy na spółkę, co jakby stabilizuje finansowo też, czy w ujęciu kursu akcji długoterminowo spółkę. Przyznam, że miałem właśnie dopytywać o ten przyszły potencjalny debiut na parkiecie giełdowym. Wspomniał Pan o 80 inwestorach, z czego 60 nowych, 20 aktualnych, którzy zwiększyli swój udział. Natomiast być może w gronie naszych widzów, odbiorców tego materiału znajdą się osoby, którym działalność Noctiluki na tyle odpowiada, że również chciałyby nabyć akcje. I właśnie pytanie, co z tym debiutem na parkiecie New Connect, kiedy jakieś pierwsze konkrety i czy przed samym debiutem planujecie jeszcze jakąś emisję akcji, już niekoniecznie prywatną, a bardziej otwartą dla w zasadzie wszystkich, którzy tylko będą chcieć wziąć w niej udział? Zatem tak, odpowiadając na pierwsze pytanie, tak, chcielibyśmy, aby ten debiut Noctiluki tak naprawdę odbył się jak najszybciej. Realny termin, patrząc na to, jak ten proces administracyjny wygląda, to będzie pierwszy kwartał przyszłego roku. Pracujemy już nad dokumentem informacyjnym, gdzie naszym doradcą autoryzowanym to jest Rubicon Partners, czyli jeden z naszych inwestorów też pierwotnych, którzy niesamowity sposób tak naprawdę nas wspierał. Chociażby w tej ostatniej rundzie mogliśmy na Rubicon i RV1 czy Air Ventures 1 bardzo liczyć w kontekście corporate finance i wsparcia w takim operacyjnym obsłużeniu tej rundy. Jakby nie było, nie skorzystaliśmy z możliwości zrobienia rundy crowdfundingowej, tylko zrobiliśmy ją w emisji prywatnej, co było bardzo dużym wyzwaniem takim operacyjnym dla spółki i dzięki wsparciu takich podmiotów, takich inwestorów
to się najzwyczajniej w świecie sukcesem udało zamknąć. Przechodząc do drugiej części tego pytania, nie planujemy już kolejnej emisji akcji. Ta emisja prywatna tak naprawdę powinna, wiemy, że nam zabezpiecza wszelkie potrzeby rozszerzania laboratorium czy dojścia do wdrożeń komercyjnych. To, gdzie ewentualnie mogłaby nastąpić pewna zmiana, to, że w ostatnich miesiącach czy tygodniach zwróciło się do nas z zainteresowaniem całkiem sporo dosyć dużych instytucjonalnych inwestorów. No i tutaj no, pewne propozycje są nam składane, aczkolwiek, tak jak wspomniałem na samym początku, realizujemy nasz plan i na razie nie planujemy żadnej kolejnej emisji przed debiutem. Oczywiście. Przygotowując się do tej dzisiejszej naszej rozmowy, znalazłem taką informację, że Noctiluca współpracuje z najważniejszymi instytutami badawczymi z Niemiec. Na czym polega ta współpraca? Współpraca z przeróżnymi instytutami badawczymi na świecie przebiega w bardzo podobnym, wedle bardzo podobnego schematu i nasi partnerzy niemieccy się w niego wpisują, a mianowicie Noctiluca to wynalazca i producent związków chemicznych, ale żeby te związki chemiczne zaistniały w przemyśle, zaistniały w wyświetlaczu, ich parametry muszą być przetestowane w urządzeniach. Często to nie jest tego typu urządzenie, które znamy z własnej kieszeni, taki bardzo rozbudowany, tylko dużo prostszy panel, który świeci pod wpływem przyłożenia prądu, ale on pozwala już na zbadanie w urządzeniu, w takich warunkach zbliżonych do przemysłowych, parametrów naszych emiterów i one są jakby potwierdzają nasze najpierw wyliczenia, później własne eksperymenty i testy. I współpraca z takimi zewnętrznymi laboratoriami, zewnętrznymi partnerami, ona jest o tyle ważna, że buduje zaufanie do naszej technologii, daje taki niezależny ogląd sytuacji i niezależne spojrzenie na to, co oferujemy. I wspomniał Pan o naszych niemieckich partnerach, ale równolegle Noctiluca była w stanie zainteresować swoją działalnością również bardzo podobny podmiot na Tajwanie, to jest ITRI. Jest takie połączenie z jednej strony polskiego PAN-u, ale też PAIZ-u, czyli tam takiej agencji rozwojowej Tajwanu, gdzie z jednej strony są takie drzwi do przemysłu na Tajwanie, gdzie oni wykonują pewne testy i badają nowe technologie, które chciały być zaimplementowane w przemyśle tajwańskim. Z drugiej strony mają też ramię inwestycyjne, czy wręcz doradzają w rollaucie na danym rynku. Dlatego ITRI jest zdecydowanie czymś więcej niż instytutem badawczym. No i z ITRI dokładnie taką samą rolę, przez taki sam proces przechodzimy, gdzie my dostarczamy nasze związki chemiczne, oni tworzą proste panele testowe i z tymi wynikami idą do swojego przemysłu i rozmawiają na temat potencjalnych pól zastosowań dla naszej technologii. Tak jak wspomniałem, te nasze związki mogą być zastosowane w wyświetlaczach, ale równie dobrze mogą być też takim pierwszym krokiem do rewolucji w oświetleniu. Ktoś może, przepraszam, że wszedłem słowo, ktoś może powiedzieć, że powiedziałem we wstępie, pan później potwierdził, że Noctiluca jest dopiero startupem, a tymczasem już powiedzieliśmy o tylu współpracach, o tym modelu biznesowym firmy, który wydaje się, że jest już naprawdę na bardzo zaawansowanym poziomie. Natomiast no, wszystko tutaj jest jak na razie, można powiedzieć, szansą dla spółki. A czy w przyszłości mogą pojawić się przed tym dynamikiem
dynamicznym rozwojem, który planujecie, jakieś zagrożenia, a jak to wygląda z punktu widzenia konkurencji na rynku polskim, na rynkach zagranicznych? To pytanie ma bardzo wiele warstw, więc pozwolę sobie na nie odpowiedzieć w kilku etapach. Rzeczywiście Noctiluca myślę, że już odeszła od tego etapu startupowego, gdzie jest pewna niepewność, czy jakby brak modelu biznesowego. Noctiluca to tak naprawdę zespół, który buduje na prawie 15 latach doświadczeń jako dostawca związków chemicznych, więc nasz zespół to nie młodzieńcy z doktoratem, a jednak zespół, który już ma ze sobą masę doświadczeń w tym segmencie, dlatego może to tempo rozwoju spółki jest szybsze niż można byłoby się spodziewać. Ale tak jak sam pan zauważył, jesteśmy przed komercyjną sprzedażą, więc nie istnieje ryzyko tego, że spółka będzie komercjalizowała technologię wolniej niż by nam się wszystkim wydawało. Ale dla niedowiarków mam pewnie trzy elementy odpowiedzi. Jeden element odpowiedzi to taki, że Noctiluca to spółka technologiczna i naszymi odbiorcami są głównie giganci azjatyccy. Z tymi gigantami azjatyckimi już rozmawiamy. Mamy otwartych ponad 30 rozmów, w tym kilka bardzo zaawansowanych i w najbliższych miesiącach na pewno będziemy w stanie opowiadać więcej na temat zacieśniania współpracy z niektórymi z nich. Tutaj też mamy ogromne wsparcie naszego doradcy Szlipę Rówębie, który, jeżeli pamiętają Państwo takie urządzenie jak Kindle, to w jego tle była spółka E-Ink, którą Szli wspierał od czasu, kiedy miała 20 milionów dolarów przychodów, aż do bodajże 1 400 000 000 dolarów przychodów. I człowiek tego kalibru otwiera nam masę drzwi w świecie wyświetlaczy. A z trzeciej strony, jeżeli z jakiegokolwiek powodu świat wyświetlaczy okazałby się dla nas mniej łaskawy niż byśmy chcieli, to tak jak na samym początku opowiadałem o tym, kim jest Noctiluca, to Noctiluca to wynalazca i producent związków chemicznych wysokiej czystości. Te kompetencje w zakresie tworzenia tego typu związków są unikalne na świecie. Naprawdę spółki o naszym profilu w modelu usługowym z marżami powyżej 80% wspaniale sobie radzą na rynku. Na razie Noctiluca realizuje scenariusz komercjalizacji własnej technologii, własnych patentów, ale jeżeli w którymś momencie stwierdzimy, że ta komercjalizacja trwa za długo, to w naturalny sposób otworzymy się szerzej na model również usługowy, gdzie ta przyszłość spółki jest dużo bardziej przewidywalna niż przy negocjacjach z LG, Samsungami tego świata. I tutaj może bardzo dziękuję. Pytanie było wielowarstwowe i ta odpowiedź też nie była pewnie krótka, ale Noctiluca ma na siebie pomysł. To trzeba jasno powiedzieć. Największa szansa jest w komercjalizacji naszych własnych emiterów, naszej własnej technologii. Proszę sobie spojrzeć, tutaj może dwa słowa właśnie na temat konkurencji, na spółkę UDC, Universal Display Corporation, która jest hegemonem w drugiej generacji emiterów. To jest spółka, która jest notowana na Nasdaqu, więc doskonale Państwo ją znajdą, mogą poczytać raporty rynkowe na temat
przyszłości i potencjału rynku materiałów OLED, zwłaszcza tego typu materiałów, które my tworzymy. A challengerami dla chociażby UDC poza nami na świecie tak naprawdę są jeszcze dwie inne spółki. I przemysł rozpoznaje właśnie to, że jesteśmy challengerami i to jesteśmy challengerami, którzy są niezależni od największych graczy tego rynku, bo nasza konkurencja, czyli Cynora i Qlux, jest to jedna spółka japońska, druga niemiecka, obu z nich zainwestowały LG i Samsung. My jesteśmy jedynym podmiotem wśród tych challengerów statusu quo, tej starszej generacji związków, którzy w swoim akcjonariacie nie mają jeszcze tych podmiotów. I to sprawia również, że bardzo chętnie rozmawiają z nami nie tylko ci najwięksi właśnie, o których wspomniałem, ale również ci trzeci, czwarci, piąci najwięksi gracze wyświetlaczy, w rynku wyświetlaczy, bo chcą oni sobie zagwarantować stabilny dostęp do związków chemicznych, które są podstawą jakby performance'u wyświetlaczy. Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Przypomnę jeszcze raz, w programie moim i Państwa gościem był pan Mateusz Nowak, dyrektor rozwoju biznesu w spółce Noctiluca. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie i życzę miłego dnia wszystkim.